Pan Aleksander Pałac, kopalnia wiedzy o telewizji i materiałów telewizyjnych, które były wykorzystywane oczywiście w tych materiałach, pokazuje swoją nagrodę. Publiczność zaskoczona i podchodzi do mikrofonu. Witam, jestem ze Złotą Tarką związany praktycznie od początku. Byłem przy rejestracji pierwszej Złotej Tarki, jeszcze nie byłam w teatru. Zdjęcia, które pokazywałem filmowe w moich programach, to są takie zdjęcia w tęczowym music boxie i mam nadzieję, że od tego się zaczęło. Potem były różne reportaże w tęczowym music boxie dalej, w 5.15 były to moje programy, w którym też byłem producentem. Potem już zacząłem razem z Ryszardem Wolańskim pracować jako jego asystent przy rejestracji wozem transmisyjnym wszystkich festiwali, które się do tej pory odbywały. Mam nadzieję, że wkrótce wszystkie te relacje będą pokazane, telewizyjne, będą pokazane na stronie internetowej Złotej Tarki. To obiecuję. Dziękuję. Aleksander Pałac.